Witajcie. Dzisiaj zwiedzimy opuszczony szpital kliniczny Najświętszej Marii Panny. Założony został w 1852 roku w związku z kolejną falą epidemii cholery. Placówka była wtedy prowadzona przez tzw. Społeczny Komitet Pań i Panien, a opiekę nad chorymi aż do 1945 roku sprawowały siostry Boremeuszki, które w szpitalu znalazły także miejsce na to, by utworzyć sierociniec. Kompleks był całkowicie samowystarczalny, wyposażony we własną kuchnię, duży ogród, kostnice, budynki mieszkalne dla personelu i pralnię. Zaraz po wojnie szpital został wyremontowany, a w 1950 roku przeniesiono do niego cztery kliniki: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, urologii oraz kardiologii. W 1955 roku powstał tam również jeden z pierwszych w Polsce zespołów anestezjologicznych. Po 1989 roku okazało się, że jest to najbardziej zadłużony szpital kliniczny w kraju. Kwota długu wyniosła 15 milionów złotych, co przy obecnych zadłużeniach spółek medycznych wydaje się śmieszną wręcz sumą. Mimo to placówka funkcjonowała aż do 2004 roku. No tu chociaż wynieśli, ja nie wiem jak fal ma mierzy.